No dzień dobry, słuchajcie, wczoraj spytałam osoby na moim Instagramie, jaki film chciałyby, żeby powstał i kilka pisało właśnie ten. Pomyślałam, bez sensu, ale w końcu napisała do mnie Weronika, czyli jedna z moich obserwatorek na Instagramie. Ona powiedziała, rób to, nieważny hejt, nieważna ilość hejtu, ważne ile wyświetleń, więc mam nadzieję, że ten film ma dużo wyświetleń. Ja natomiast zapraszam Was zupełnie na serio, na film, w którym powiem Wam, jak być eko w tym trudnym dla nas czasie. I na wstępie chciałabym powiedzieć, że absolutnie nie bagatelizuję tej sytuacji, nie wyśmiewam jej. Uważam, że to jest bardzo serio temat i trzeba podejść do tego na poważnie. Uważam, że sytuacja, w której szkoły zostały zamknięte i wszystkie miejsca takie większe, publiczne, masowe, to dobry pomysł. Jutro też pojawi się film, w którym dam Wam konkretne przykłady tego, co można robić z wolnym czasem, bo i o to dostawałam pytania. Natomiast dzisiaj opowiem Wam o tym, jak być ekologicznym w tym momencie, w którym wszyscy chcą mieć jednorazowe rękawiczki, jednorazowe maseczki i chcą mieć taką medyczną higienę osobistą, wiecie, sterylność 100%. Po pierwsze i chyba najważniejsze jest to, aby myć ręce. I oczywiście można do tego używać swojego własnego mydła, które jest kupione w kartoniku. Przy okazji, z racji tego, że wreszcie, jestem taka szczęśliwa, bo ja myję ręce od zawsze, ale wreszcie ludzie zaczynają myć ręce i poświęcają temu więcej czasu niż tylko tak opłukanie, więc jestem bardzo szczęśliwa, że robią to dłużej. Ale w tym momencie można po prostu łokciem sobie zakręcić wodę, żeby nie leciała, mocno umyć ręce, włączyć ją z powrotem i umyć tą wodą ręce z mydła. To jest banalne, to jest proste, to jest recepta na całe życie. Kiedy myjemy zęby, również warto oszczędzać wodę, żeby nie leciała ciurkiem, żeby rzeczywiście, skoro myjemy coraz więcej ręce, coraz częściej, żeby tej wody nie marnować bez sensu, żeby ją marnować z głową. Drugim fajnym punktem jest to, że można robić własny płyn do dezynfekcji rąk. Robi się go banalnie, w opisie zostawię Wam link do filmu, w którym chłopacy mówią, jak go zrobić. Ja też go będę robić w swoim domu, bo uważam, że kupowanie małych buteleczek plastikowych z tym płynem nie jest ekologiczne, nie jest również potrzebne, a poza tym jest nawet trudno dostępne, ponieważ ludzie wykupują te płyny masowo. A tak można zrobić w domu z produktów, które się już posiada. Trzeci punkt to też taki punkt na całe życie, czyli zakupy do własnych worków. Chodzi mi tu o osoby, które nie mają styczności z osobami starszymi. My mamy akurat tą taką zagwostkę, że w domu mieszkamy we dwójkę, więc jesteśmy młodzi, prawdopodobnie ten wirus nam aż tak nie grozi, nie jest dla nas wielkim zagrożeniem. Natomiast moja babcia i dziadek są już w tym wieku, w którym to zagrożenie jest większe. I tutaj są dwie opcje. Dla nas, kiedy z nimi nie mieszkamy, chcemy, żeby te zakupy były mimo wszystko ekologiczne i higieniczne i takie zgodne z normami, które teraz panują, czyli podczas epidemii. I my nie będziemy już teraz brać, wiecie, koszyków, których dotykają wszyscy, wózków, które dotykają wszyscy. Wszystko będziemy pakować do swoich worków. No ale też jeżeli chodzi o takie rzeczy po prostu, jak zawsze zakupy, chcemy je robić do własnych worków, luzem brać owoce i warzywa, potem oczywiście je myć w domu, ale rzeczywiście nie zmieniać tego zachowania, ponieważ wiemy, że nie jesteśmy aż tak narażeni na śmierć, na wielkie zagrożenie. Natomiast jeżeli mieszkacie z osobami starszymi lub jeżeli wasi dziadkowie mieszkają sami, to my zdecydowaliśmy się na taką propozycję dla naszych dziadków, żeby kupować im zakupy internetowo. Bo wiecie, nie wiadomo, czy nas to nie zarazi, ja ogólnie boję się o moich dziadków, to znaczy chcę ich chronić, tak więc chcę, żeby byli rzeczywiście tak. No jeżeli mogę ich jakoś chronić i mogę im pomóc ze swoją wiedzą, to chcę to robić, dlatego moim zdaniem dla starszych ludzi lepsze są te zakupy internetowe, które oczywiście, że będą w plastiku i które pewnie nie będą super
inteligentnie zapakowane, ale jednak, wiecie, jest hierarchia, no nie? Życie, ekologia, jakby dlatego mówię o tych dwóch wariantach, ponieważ dzięki temu, że zaoszczędzę jednorazowość w swoich zakupach, mogę sobie z czystym sumieniem pozwolić na takie pakowanie w plastik wszystkich rzeczy dla dziadków, bo jest to nieekologiczne, ale bardzo higieniczne, bardzo zdrowe i myślę bardzo rozsądne. Natomiast mimo wszystko dla nas, chociaż my teoretycznie nie jesteśmy jakoś ultra mocno narażeni na tą chorobę, na tego wirusa, chcemy tak jak zawsze robić zakupy raz w tygodniu. Także ekologicznym moim kolejnym podpunktem jest robienie sobie listy menu na cały tydzień, czyli wypisanie śniadania, obiadu, kolacji. Ja też mam dużo foodbooków na tym kanale, można sobie zobaczyć, jak to robię i rzeczywiście jechać raz w tygodniu na zakupy, zrobić te zakupy, mieć to jedzenie w domu i nie mieć problemu. Jednakże zakupy na tydzień to nie jest robienie zapasów. Moim zdaniem ekologicznie jest nie robić zapasów. Oczywiście nie mówię tu o kaszach, o makaronach, o czymś, co się nie psuje, chociaż my z Piotrem również nie robimy takich zapasów. Natomiast apeluję do Was, żebyście zapasów nie robili, ponieważ kupienie zbyt wielkiej ilości warzyw, owoców, rzeczy, które rzeczywiście szybko się psują, spowoduje, że te rzeczy pójdą na śmietnik, te rzeczy się zmarnują. A jak wiemy, teraz jest problem z jedzeniem i na półkach jest coraz mniej rzeczy, więc nie dość, że to jedzenie ekologicznie się zmarnuje, to jeszcze pozbawimy kogoś możliwości posiadania tego jedzenia, tak po prostu. Więc moim zdaniem super jest zaplanować sobie menu tygodniowe, można wziąć trochę więcej rzeczy, wiecie, jak jesteście na zakupach, wziąć dwie rolki papieru więcej, jeden makaron dodatkowy. Jeżeli macie taką ochotę i tak czujecie taki komfort, to jak najbardziej, ale nie róbmy głupich zapasów, które później będziemy musieli wyrzucić, bo to ekologiczne nie jest. Co moim zdaniem jest oczywiste, to nie kupowanie maseczek i jednorazowych rękawiczek. Jesteśmy ludźmi rozsądnymi, mądrymi, inteligentnymi i myślę, że nie ma problemu z tym, aby te ręce naprawdę często myć, żeby o tym nie zapominać i żeby o tym mówić również innym. Jednorazowe rękawiczki są tak naprawdę po nic, bo wystarczy, jeżeli gdzieś otwieramy, możemy otworzyć łokciem, możemy otworzyć, no nie wiem, nawet przez chusteczkę, ale możemy otworzyć również to normalnie, a później nie dotykać oczu, nie dotykać ust i w takim dogodnym momencie umyć ręce. I to wystarczy. Maseczki pomagają tylko zarażonym, a takie maseczki budowlane, czy maseczki takie, wiecie, jednorazowe, bardzo proste, nie uchronią nas podobno od niczego. Także zrezygnujmy z tego, bo nie dość, że śmietnik się wypełnia, to jeszcze płacimy w jakiś sposób za głupotę ludzką, bo jeżeli teraz maseczki podrożały o 1000%, no to ja nie chciałabym wspierać takiego pomysłu na biznesy, także. I ostatni punkt to nie podróżować i nie jeździć samochodem. Podobno podróżowanie samolotem i jeżdżenie samochodem jest najbardziej nieekologiczne, a przecież teraz wszyscy wokół mówią: zostań w domu, nawet jest taki hashtag, także moim zdaniem fajnie jest pójść do lasu na spacer, zrobić coś, gdzie nie ma tłumów, wyjść, wdychać powietrze, ale rzeczywiście nie jeździć tym samochodem, bo jeżeli nie musimy, nie musimy jechać do sklepu, do galerii na zakupy ubrań, nie musimy codziennie jeździć na zakupy żywieniowe, nie musimy chodzić do, nie możemy chodzić do kina, do teatru, na koncerty, do restauracji, to po prostu możemy właśnie ten świat, tą naturę troszeczkę odciążyć od tych rzeczy. Co Wy na to? Moim zdaniem super. No a podróżowanie, no wydaje mi się, że akurat na tym momencie, w tym momencie, w którym jesteśmy, podróżowanie nie jest rozsądnym pomysłem. Ja również miałam zaplanowany pierwszy weekend z osobą, która wygrała, z Ewą. Pozdrawiam Cię serdecznie, ale zrezygnowaliśmy z tego. Postanowiliśmy, że spotkamy się w rozsądniejszym momencie. Miałam zaplanowany taką prelekcję, taki wywiad, cokolwiek, w Toruniu, ale to też zostało odwołane i bardzo się z tego cieszę. Miałam jeszcze kilka innych rzeczy w ciągu tych dwóch tygodni i ich nie będzie i mnie to cieszy, bo nie muszę z tego rezygnować sama i jakby
obciążać kogoś małą decyzją, tylko rzeczywiście wszyscy za jednego, jeden za wszystkich, jak to się mówi. Także, no, taka sytuacja. Ogólnie ekologicznie jest to dosyć dobry moment, bo w Chinach pozbyliśmy się smogu. Wiecie, no, można do tego podejść pozytywnie, choć, no, wiadomo, w jakichś granicach rozsądku, ale rzeczywiście zrzucamy troszeczkę tego syfu z natury. Także super, no nie? W sensie, nie mówię, że super, że jest koronawirus, tylko że niech to chwilę potrwa bez żadnych zniszczeń i będzie miło. Dbajmy o siebie, dbajmy o mycie rąk, dbajmy o to, żeby robić wszystko rozsądnie. Także taka sytuacja. Jutro powiem Wam o tym, co robić w domu podczas 2 tygodni, kiedy powinniśmy zostać w domu, bo mam nadzieję, że nie będziecie mieli pomysłu spotykać się ze swoimi przyjaciółmi w tym czasie. No, słuchajmy, co się dzieje w mediach, ale nie w telewizji, tylko słuchajmy na przykład jakichś fajnych lekarzy na Instagramie, fajnych ludzi, którzy z takiego punktu naukowego wiedzą, co nam radzić i wiedzą, co powinniśmy robić. Ja tak robię i czuję się z tym jakaś mądrzejsza i pewniejsza. Tak jest. Dajcie znać, jakie wy macie pomysły ekologiczne. One nie muszą być jakieś takie super, wiecie, doskonałe. Mogą być z przymrużeniem oka, bo nie musimy się spinać. Nie jest źle. Musimy o siebie po prostu zadbać, ale z racji tego, że jesteśmy mądrymi ludźmi, możemy to zrobić i nie wymaga to od nas większego wysiłku. Także polecam dbać o siebie, a tymczasem ściskam serdecznie, pozdrawiam. Jeżeli ten film Wam się podobał, to dajcie znać w komentarzu. Zasubskrybujcie ten kanał, zapraszam również na Instagrama. A teraz ściskam, pozdrawiam, buziaczki, pa!